Gość Radia Płońsk. W niedzielę zakończył się piąty festiwal organowy świętego Michała Archanioła. Dzisiaj w studiu gościmy księdza Marcina Sadowskiego, pomysłodawcę festiwalu, wieloletniego wikariusza parafii, muzykologa, z którym porozmawiamy o zakończonym festiwalu. Na audycję zaprasza Łukasz Wielechowski. Księże Marcinie, zakończył się już piąty festiwal organowy świętego Michała Archanioła, którego ksiądz jest pomysłodawcą. Koncerty z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Proszę powiedzieć, co na to wpływa, skąd ten fenomen? Myślę, że muzyka organowa ma swoich miłośników, natomiast trudno tej muzyki słuchać w domu. Jej naturalnym środowiskiem jest kościół. Stąd też pomysł na festiwal organowy i każdy, kto lubi ten rodzaj muzyki, musi pofatygować się, przyjść do kościoła, żeby posłuchać muzyki organowej. Księże Marcinie, a jaka jest pońska publiczność? Ja nie występuję w czasie koncertów, nie gram, prowadzę te koncerty, natomiast od artystów wiem, że zawsze są bardzo zadowoleni. Są zadowoleni z frekwencji w czasie koncertów, także z życzliwego przyjęcia. Zawsze są nagradzani gromkimi brawami, a często są to nawet owacje na stojąco. A jak ksiądz wspominał o tych 4 latach swój pierwszy koncert, a jak wypadł ostatni? 4 lata temu, kiedy rozpoczynaliśmy nasz festiwal, pamiętam, że towarzyszyły nam obawy, czy wszystko jest właściwie przygotowane, zorganizowane. Obawialiśmy się trudności technicznych, ponieważ od pierwszego koncertu po dzień dzisiejszy staramy się nie tylko umożliwić słuchanie muzyki organowej, ale chcemy także pokazać pracę organisty na chórze, jak wygląda granie na organach. Być może część osób nawet nie wie, że organista gra nie tylko rękami, ale także nogami na specjalnie skonstruowanej do tego celu klawiaturze. Za pomocą kamery, projektora, ekranu pokazujemy, jak organista gra, zachowuje się w czasie koncertu. Wówczas wszystko się udało i tak jest przez wszystkie lata, aż po dzień dzisiejszy. Ostatni koncert należał do bardzo udanych. To koncert, który był zatytułowany Głos Polskiej Duszy. Piękne utwory, zgodnie z tytułem, poruszające polską duszę. Dlaczego warto uczestniczyć w tego typu wydarzeniach? Jak wspomniałem na początku, trudno muzyki organowej słuchać w domu. Ona najlepiej brzmi we wnętrzu sakralnym, najlepiej brzmi w kościele. Każdy, kto chce poznać bogaty skarbiec muzyki organowej, no, jest zaproszony na tego typu wydarzenia, do słuchania muzyki organowej w kościele. A skarbiec muzyki organowej jest ogromny, zaczynając od chyba najsłynniejszego kompozytora muzyki organowej, którym był Jan Sebastian Bach, skończywszy na dużo mniej popularnych kompozytorach, którzy jednak też wnieśli wkład w rozwój muzyki organowej, których również warto słuchać. Podczas festiwalu można było usłyszeć głównie organy, ale nie tylko one grały pierwsze skrzypce. Jakie inne instrumenty świetnie współbrzmią z organami? Jak one ze sobą współpracują, w cudzysłowie? Tak, właśnie od pierwszego koncertu dbamy o to, żeby w czasie koncertów grały nie tylko organy, ale także inne instrumenty. No, mamy świadomość, że organy są pięknym instrumentem, ale godzina słuchania wyłącznie muzyki organowej mogłaby dla wielu być dość męcząca. Dlatego są to raczej koncerty kameralne, to znaczy, że z organami pojawiają się także inne instrumenty. Przez lata to już jest cały zestaw instrumentów. Była trąbka, skrzypce, altówka, puzon, saksofon, obój, były nawet dudy, a w tym roku na pierwszym koncercie organom towarzyszył kwartet smyczkowy. Księże Marcinie, w tym roku mogliśmy usłyszeć utwory mniej znanych polskich kompozytorów, którzy nie osiągnęli międzynarodowej kariery, ale mieli ogromny wpływ na rozwój muzyki organowej i liturgicznej. Proszę powiedzieć, czym się zasłużyli? Przede wszystkim warto podkreślić, że tegoroczna edycja festiwalu ma szczególny charakter ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego względu w czasie tegorocznego festiwalu chcemy zaprezentować przede wszystkim muzykę polską. Właśnie tak jak pan wspomniał, wielu polskich kompozytorów nie zrobiło międzynarodowej kariery, są mniej znani, ale odegrali ważną rolę w rozwoju szczególnie polskiej muzyki liturgicznej. To są ludzie, którzy komponowali utwory przeznaczone do śpiewania w czasie liturgii, to znaczy napisali wiele pieśni, które do dzisiaj śpiewamy w kościele, nie znając nawet ich nazwisk. Do takich osób należy chociażby Roman Dwornik, Mieczysław Surzyński,
Felix Rączkowski czy Stanisław Moniuszko. A na co publiczność może liczyć w przyszłym roku? Są już plany na kolejne edycje festiwalu? Festiwal dopiero się zakończył, na razie czas na podsumowanie tegorocznej edycji. Za kilka miesięcy zaczniemy myśleć, co zaprezentować Państwu w przyszłym roku. Mam tylko nadzieję, że za rok będziemy mogli znów zaprosić na kolejną, szóstą już edycję Festiwalu Organowego Świętego Michała Archanioła w Płońsku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był ksiądz Marcin Sadowski, wieloletni wikariusz parafii Świętego Michała Archanioła, muzykolog i prowadzący festiwale organowe w Płońsku. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.